Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Podgrodzie. Wóz zostanie przekazany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy. Ale to nie koniec. Nowe pojazdy mają otrzymać kolejne ochotnicze straże pożarne w gminie Dębica. Wójt Stanisław Rokosz już czyni starania w tej sprawie. Przede wszystkim dla bezpieczeństwa szybka reakcja, a po drugie ten stan techniczny samochodów jest wieloletni. W związku z tym sukcesywnie, co roku po prostu wymieniamy ten tabor na odpowiedni poziom i tak samo i w Podgrodziu, gdzie tam bodajże, jeśli dobrze pamiętam, 25 lat, a teraz otrzymają po prostu samochód z jednostki Straży Państwowej, gdzie uzgodniliśmy 300 tysięcy złotych, jak również złożyliśmy dwa wnioski na samochody tak zwane lekkie, OSP Kozów i OSP Nagawczyna. Jedno z tych dwóch jednostek otrzyma i znów po prostu musimy zabezpieczyć środki, około 300 tysięcy złotych. Nie wiemy po prostu, która jednostka otrzyma, to już nie od nas zależy ta decyzja. Od nas zależy po prostu, że jeśli po prostu będzie wytypowana jedna jednostka, to tą dotację otrzyma. No i po drugie po prostu, że dotacje ze strony rządu są mniejsze. Przedtem było 50%, a teraz są mniejsze. No ale mamy ten program wieloletni, staramy się mimo tych uwarunkowań zewnętrznych, tak zwanych obiektywnych, staramy się jednak wzmacniać te straże, jeśli chodzi o samochody. Decyzją radnych gminy Dębica na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzony przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie zostanie przekazane 300 tysięcy złotych. Środki dofinansują zadanie pod nazwą zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy.